Marian, czy miałeś okazję poznać Pawła Kukiza, który jest od 2 dni na ustach wszystkich? Nie mam. Dziwię się, że bierze udział w takim czymś. Jest to też przykra sprawa, no ale każdy się, można powiedzieć, kompromituje na własny rachunek. A dobra, to wy się nie znacie? Nie znamy się z Pawłem. O, jak to się stało? No wiesz, Paweł Kukiz troszeczkę reprezentował inny rodzaj muzyki. Także kłaniamy się sobie, dlaczego nie, bo szanuję do tej pory jego muzykę, no ale poszedł troszeczkę za głęboko w tą politykę. No dziwię się, bo miał tyle do powiedzenia jako artysta, także troszeczkę, nie wiem, no jest to dla mnie przykra sprawa. A ty miałeś kiedyś pomysł, żeby przejść do polityki, bo też masz dużo do powiedzenia. Przeszło ci to kiedyś przez myśl? Nigdy w życiu, dlatego uważam, że my gramy przez 55 lat. W ogóle uważam, że polityka jest fajna dla polityków. Ja chcę, żeby politycy nie śpiewali, a ja nie będę politykiem. No i to jest najlepsze podejście. Dziękuję bardzo.